Dzień dobry. Dzisiaj po raz kolejny będę uganiał się za płotką. Jestem na moim większym lokalnym zbiorniku kolejny raz. Jest godzina 6. Chciałem przyjechać skoro świt, ale troszkę mi się zeszło. Tak z pół godziny temu zrobiło się jasno. No i co? Dzisiaj troszeczkę inna taktyka. Podpata. Mam zamiar często nęcić, a mało, żeby utrzymać te ryby, jak już jakieś przyjdą, ale to zaraz zobaczycie. Zanętę już mam wstępnie namoczoną. Szybko rozkładam stanowisko. Nie ma co marnować czasu. Ostatnio już tak po 9:30 się wybrania kończyły. Zaczął się ten dwie i pół godziny przestój, więc mam nadzieję, że teraz od razu coś zacznie pykać i przez 3 godzinki się pobawię. A później oczywiście zostanę dłużej, ale martwię się, że znowu może być taki przestój jak ostatnio. No nie, jakiś śnieg mnie znowu tutaj straszy. Znowu będzie powtórka? Jak ostatnio? Nie przewidziałem pogody? Nie, to chyba tylko tak coś poruszy troszeczkę. Dobra, co my tutaj mamy z towaru? Tutaj miałem zamarzniętego joka. Tym razem rozproszyłem go sobie w czystej ziemi. Tutaj mam już gotową mieszankę. 2:1 glina z zanętą. Tutaj jeszcze płatki owsianek już zasypałem. Co dalej mamy? I to zaraz sobie domoczę. I to będę miał pod spławik. Zrobię sobie już więcej kulek i tak co pół godziny myślę kulkę będę wrzucał. Na początku trochę więcej. A, tu mam jeszcze pęczak. Dodam sobie. Płocie lubią pęczak, nie mam niestety konopi. Jak coś, to na wszelki wypadek mam tutaj jeszcze czystą zanętę, a w wiaderku samą glinę. Dendrobena. Tutaj jeszcze kastery zrobiłem z moich białych, to może będę dodawał sobie na grunt. A mam taką papkę kukurydzianą, też tutaj dodam, czyli ten sam pęczak z tą papką, szczerze mówiąc, to już fajnie mi tą zanętę domoczą. Tu sobie zostawię troszkę do koszyczka, zalewajkę tak na wszelki wypadek mamy jakąś i spróbujemy też sobie bardzo minimalnie pieczywka fluo, żeby coś tam się przebiło. No i to już z ochotką się też trochę przydało, z ochotką. Do spożywki nie powinno się dodawać ochotki, jak ma jeszcze trochę stać. Tutaj mamy pinkę i takie kasterki. Damy sobie tego trochę. To już taka starsza, zleżała pinka, ale jeszcze daje radę. Gdy będę robił kulę, to jeszcze sobie dodam trochę tej ochotki. Nie chcę jej ze spożywką teraz mieszać już. Ta zanęta była kilkukrotnie przesiewana. Więc powinna bardzo fajnie smużyć, dobrze jest połączona. Zastanawiam się, czy więcej robactwa nie dać, ale nie. No jakbym widział, że jest sporo płotek w łowisku, no to wtedy może będę coś dodawał. No trzeba delikatnie domoczyć. Nie wiem, czy nie rozbić sobie tego na dwa razy. Nie muszę jakoś mocno tego dowilżać. Dzisiaj leciutka falka, nie zapowiadają jakiegoś wietrznego dnia. Ja chcę przysmużyć, niech się zejdzie, co tam chce. Jakaś malizna. Większe, mniejsze, dobra. Tak wystarczy, niech to sobie teraz postoi. No ja się do końca rozłożę. W pierwszej kolejności rozłożę bata. Jest to mój 6-metrowy bat z Browninga. Podnęcę sobie, a później będę... Może spróbuję sobie jeszcze raz wygruntować w ostatnim razie federka. Jakieś lepsze troszkę miejsce, może jakiś tam dołek znajdę. Bo i tak trzeba poczekać na te rybki po zanęceniu. Zestaw, który dzisiaj będę używał. Jest taka mała falka. Ja nie lubię jakichś super lekkich spławików. Mam tutaj 2-gramowy spławiczek z Slagmana. Taka mini bombka. Główna żyłka 0,12. Przypon 0,085. Haczyk mam chyba tutaj w rozmiarze 18 albo 20. A ten z Kamasana B512. Polecam te haczyki. Pamiętajcie o rozprostowywaniu żyłki, gdy rozkładacie zestaw na bata. On, chociaż że wczoraj zrobiłem ten zestaw świeży, to i tak wszystko zginany. Zawsze to jest mniejsze prawdopodobieństwo splątań. No i myślę, że troszkę lepiej będzie on latał. Tak ja sobie jak rozkładam po długości, zawsze biorę 2 palcami i przeciągam. No haczyk to jest taki, nie wiem, to jest 18 albo 20 ta z Kamasana. Przypon, ja wiem, 15 cm. Jeszcze muszę dokładnie sprawdzić obciążenie, w domu szybko sobie zrobiłem. I tu mam taką jeszcze oliwkę szeltową 1,5-gramową. Kilka mniejszych. Dobra. Szybko to wyważam i będę podnęcał. Jeszcze takie szybciutkie gruntowanko. Mam tu 10-gramowy gruntomierz. Zobacz co tak w lewo, w prawo. Bo zazwyczaj na zasięg wędki łapie. Tutaj tak jest bardzo podobna głębokość, ale zaraz to właśnie chciałbym sprawdzić, jak z tą głębokością jest. Tutaj bliziutko. O, tu bliziutko już jest dołek. Tak, i tak jak właśnie spodziewałem, ten dołek już tutaj od 3 metra się ciągnie. I później jest.
taka sama głębokość, do kilkunastu chyba, czy kilkunastu metrów, ale zaraz to jeszcze sprawdzimy. Widzę już antenkę tam pod wodą, więc minimalnie 5 centów, jeszcze z 2 centymetry 3, bo widzę antenkę tak tuż pod taflą wody. Taką fajną, grubszą, czerwoną antenkę sobie zamontowałem akurat w tych szpowikach. Jest taka wymienna opcja. Ja zawsze tak gruntuję. Chcę łapać na styku, na początku, więc bardzo lekko powinien wystawać. O, tak jak teraz minimalnie wystaje, ale jeszcze sprawdzę sobie dalej. Na zasięg właśnie wędki prawie. No minimalnie, z 50 cm głębiej. W lewo bardziej, zobaczymy. I zawsze trzeba pamiętać, że gruntomierzem spore obciążenie w porównaniu do spławika, więc rzuci się dalej i nie może tak na maksa sobie rzucać tam gruntować i później myśleć, że tam się spławikiem dorzuci. Tu z prawej strony mam minimalnie głębiej niż z lewej. Z lewej strony, z tego co pamiętam, tutaj takie trzcinki wystają w lecie, więc tak to by było. Czyli ja to zazwyczaj robię tak, że zarzucam z zamachu. To jest taki maks, gdzie gruntomierzem zarzucę, więc trochę sobie ściągnę. Jeszcze zobaczę, jak bata położę, gdzie on się będzie znajdował. Bez sensu jest gruntować gdzieś daleko i później tak trzymać bata. Pamiętajcie, tutaj sobie ustawcie bata tak, jak ma leżeć na podpórce czy coś. No i jest perfekcyjnie. Bardzo lekko antenka wystaje. Więc zaraz tak przyrównam do siebie, jaki tu mam gruncik. No, powiem wam, że tak 1,70 m jednak. Ostatnio chyba tak nie przymierzałem do siebie i tak po prostu orientacyjnie mówiłem. Więc 1,70 m jak na to łowisko to już jest fajny gruncik. Czy muszę sprawdzić wyważenie tego spławika? W domu to nie by robiłem. Dobra, niech tak będzie, jak nie ma jeszcze dużej falki. Jest tak połowa antenki przytopiona. Jakby była falka się zwiększyła, to trochę odciążę. Ale ogólnie ryby dość chimerycznie biorą, więc to akurat pasuje. Tu jest taki mały patecik na bata, jak ja go trzymam. Tu mam tą podpórkę, oddolniki, wędki, co będę też federa trzymał. A tutaj mam uchwyt na parasol. Ja to tak sobie blokuję. Troszkę niżej go montuję i wędka fajnie sobie leży. Teraz, gdy robię te kule, staram się jeszcze wziąć tak pół garści tej ziemi z ochotką i też dokleić do tej kuli, co robię pod bacika. Ja ostatnio zacząłem robić takie bardziej owalne placki niż okrągłe kule. Poczytałem, że niby to lepiej schodzi na dno i się fajnie rozkłada. No i tak jak wspominałem, teraz 3-4 kulki wrzucę, pewnie ze 4, bo nie są za duże. I będę miał kilka przygotowanych już sobie pod ręką i tak co kilkanaście minut, może co pół godzinki będę dorzucał kulkę, dwie. Czy w zależności, czy będą te płocie. Jakby były, to chciałbym tak robić. Bo ostatnio właśnie często po denęceniu miałem fajną reakcję. Rzucę sobie bata w miarę tam, gdzie będę wędkował. I nęcimy. Zawsze warto minimalnie bliżej sobie zanęcić, niż ma się spławik. O, co ostatnio może trochę przesadziłem. Jednak muszę spławik minimalnie odciążyć. Teraz jak doszedł przypon i zaraz dojdzie śnęta, to już naprawdę sam koniuszek będzie wstawać. Porozkładam te śruciny i tutaj mam taką najmniejszą. To ją sobie zaraz zdejmę. Dobra, rozkładam federka. Dzisiaj skorzystam z Z10 do 70 gram, chociaż ja mam tutaj najlżejszą sztóweczkę i wędka jak najbardziej fajna, finezyjna, ale też można sobie mniejszą szklaneczką podnęcić. Nie trzeba drugiej wędki używać, ja tak preferuję. Mocniejszą wędkę, lekka szczytóweczka i można sobie nęcić i łapać. Plecionka, 3 długości strzałówki 0,25, feder guma, jedyneczka i skrętka na niej, tak fajnie to odprowadza. Dzisiaj spróbuję to wygruntować ciężarkiem 40-gramowym. Zobaczymy, czy jakiś klip trzeba ściąć. Tak. No to jest po prostu równe dno. Można by się bardziej w to zagłębić i poszukać najtwardszego dna. Dobra, wygruntowane. Tu na spławiku założyłem specjalnie na początku martwego białego robaczka. Taki w słabej kondycji. Zaraz spróbuję żywą pinkę i zobaczymy. A tutaj zakładam szklaneczkę. Ja mam taką z Prestona 25 gram. I ona fajnie sobie lata i nie martwię się też o wędzisko. Miałem branie na spławik. Zaraz muszę właśnie go sobie odciążyć. Dobra, ostatnia szklanka. Jeszcze sobie wrzucę taką szklaneczkę ziemi do pierca. Dobra, pamiętam o hamulcu. Szczerze mówiąc, mógłbym zacząć nawet od tej 15 koszyczka malutkiego. Na federze i spławiku zacznę od pineczek. Biało-czerwono, mini koszyczek, później będę reagował, jakby coś się działo. I ta mieszanka, którą nęciłem, tu
tu naprawdę będzie mało wchodziło. Mam kolejną płoteczkę. Na razie wszystkie takie mniejsze, coś jak ostatnio. No mam nadzieję, że je tutaj zdobimy i przyjdą trochę większe. Na razie na jedną pineczkę. Wcześniej biała, teraz założę czerwoną. Sobie rzucę kuleczkę. Trzymam się swojej taktyki. Pierwszą rybką na Federa. Taka to już piękna. Piękna pogoda, słoneczko wychodzi. Patrzcie na to. Zaczepiłem plecak i zaplątały się 100 tysięcy razy. Jakaś masakra. Po 10 minutach walki jakoś się udało. Dla mnie to jest najbardziej niepojęta rzecz na świecie. Jak to może się tak skręcić? Jakbym chciał, to sam tak bym zrobił. Teraz sobie spróbuję troszkę tą żyłkę wyprostować. Wiadomo, że już ona nie będzie w takim stanie jak była. No nic, zakładam pineczkę. Spaliłem brań. Pusta na haku. Pineczka i starszy braciszek w kolorze czerwonym. Na spławik mi się coś całkiem uciszyło. Zmniejszyłem minimalnie grunt, bo jakieś tam trawki mi się czepiały. Zaraz kulkę znowu podrzucał. Ściągam federka, a tu siedzi. Nie przyuważyłem, jak podnęcałem sobie na federka. Trochę tak biernie wędkujemy. Malutki koszyczek na początku to było kilka szklaneczek, a na spławik troszkę więcej nęcenia. Teraz trochę w lewo mi poszło, ale zostawię. Z pół metra może. Mamy kolejną płoteczkę na federka. Nie będzie za dużo. Ale ładniejsza niż na spławik. Na federka cały na jednego martwego białego. Taki mały koszyczek. Dobijam dość pokaźnie. Na razie tu nie będę zmieniał taktyki. Dobra, wyradnie sobie zamęty. Ten trochę kolera. No i fajnie. Dać kuleczka. Minimalnie większy koszyk. Coś takiego, 25 gram. Tu tak 50% więcej się mieści niż na tym 15-gramowym. Znowu takiego garbusa zapałem jak ostatnio. Fajnie to wygląda na białego. Podrzucę następną kuleczkę. Dobra, teraz są trochę większe koszyczek i zacznę podawać troszeczkę grubiej. Troszkę więcej pęczaku. Będę starał też się trochę tej papki kurczanej zawsze dać. Tych topionych białych. Na haczyk teraz założyłem małe ziarno kukurydzy, tak do sprawdzenia. A jeszcze tu mam takie kostery, które się porobiły z tych białych. Też sobie gdzieś z boku wrzucę. I będę dodawał do koszyka. Na razie nic na kukurydzę się nie skusiło, no ale jeszcze chwilkę odrobuję. Jest już prawie godzina 9. Rybki się uciszyły.
Mamy płyteczkę na spławik. Płyteczka. Też taka najedzona. Na trzech brzuszek. Siedzi. Nie widziałem brania. Dobra, tutaj całą tą ziemię z chokersem dodam sobie do kukurydzę plus trochę pęczaku i tych topionych robaków i to będzie mój taki dodatek pod fryderka do kosiczka. Mała kupeczka tego trochę takie mokre się zrobiło i dokleję to resztą zanem. Jest płoteczka. Kolejna. Podeszło może znowu. Kolejna. Coś zacięła. O, na pewno jakaś ściąga ma tu płotka siedzi. Brania nie widziałem. Czyżby dzisiaj miało być odwrotnie? Jest dziś godzina 9:30. A u mnie coś się ruszyło. Zobaczymy jak to z biegiem czasu będzie. Tutaj kopczyk miałem uszykowany jokersa. Lecimy. Spławik. O, chyba krasnopióra. Taka czerwona, płetwa. Szok. Tym razem malutki okonek się skusił i to poknął dość głęboko. Mam kolejną. Się nam rozkręciły, powiem wam. Troszkę lepiej niż ostatnio. Także na razie malutkie. Dwie pineczki ostatnio zakładam. Teraz się sprawdza. A teraz rzucimy sobie za chwilę kuleczkę. Mniejszą kulkę tym razem. Tapia leciutko. Jest, ale mała. Szczerze mówiąc, nawet nie widziałem brania. Tutaj na spławie dość regularnie tu kule posyłam gdzieś około co 25-30 minut, czasem częściej. Jakieś tam efekty są. Małe ryby, ale są, patrzcie, znowu ledwo co widoczne branie.
Trochę sobie tego federka odpuściłem, jak już się tutaj płatki zaczęły. Szczerze mówiąc, nawet nie chcę mi się donęcać, a powinienem, bo tutaj na spadki są widoczne efekty tego. Kilka szklanek posłać i może tam by się coś zaczęło, ale szczerze nic nie jest, to jest taka przyjemność. Łapać na dwie wędki, jak na obie coś, co pewien czas bierze. Patrzcie, jaki malutki krępik. Dobra, czas na kuleczkę. A drugą taką luźną, trochę bardziej w prawo. Zaraz sobie rozrobię zanętę i podnęcę też federka, ale go później postawię troszkę grubiej, a białe mało kukurydzę. Jeszcze tu za chwilę jakieś samoloty, helikoptery latają, straszą ryby moje. No nie, nic, zapnę tego federka, zobaczymy. Siedź. Federka minimalnie większa. Strasznie głęboko to połknęło. To jest. Tutaj na federku dwa te topione robaki. Czyka nie zwiększa. Czysta zanęta. Teraz zrobię sobie taką mieszankę, więcej zanęty. Albo tak, jeden do jednego. Minimalnie dam tego pieczywka fluo. Ziemię. Coś takiego. Dodaję cholera, żeby mi to fajnie połączyło. Najwyżej dodam jeszcze trochę wody. To jest Sensas Hub. Tak tańszy odpowiednik Grossgwerdonsa. No, minimalnie trzeba dołączyć. Nie chciałbym tego przemoczyć. To będzie do Fedora. Tutaj ta kula mogę podpławić. Szybko tego pęczaku daje. Pinki i tych kasterków, które się porobiły. Znowu sobie kilka zrobię na zaś. Była ryba podhaczona już. Malutka. No, fajny spławik. Minimalnie większa. Oj. Jest płoteczka. Podpinam szklaneczkę. 3-4 koszyki. Nie zajmuję przepony. Raczej mi się to nie będzie tam pętało. Amulet odkręcamy. No bo tam mieliśmy bronię. Dobra. Dorzucę trochę kukurydzy. Więcej tych topionych. Gdzieś tu miałem ochotkę. Dobra, wrzucę już tu całość. To moja ochotka zmieszana z pęczakiem. No to będę musiał dobrze wytelepać.
Jeszcze jedną taką puszczę. Jeszcze tam zostało troszkę tego starego towaru. Kolejny mini krąpik. Patrzcie jak szybko pinka wychodzi, żywa pinka wychodzi z kuły. Tu nie było żadnych pinek w tym pudełku, tutaj miałem pęczak. Tu leżały dwie kule. Patrzcie, wszystkie pinki wyszły z tej kuli. Dlatego warto jest używać parzone albo mrożone robaki do znęty. No. Kolejny mini krąpik. Coś nam te domęcenie przyniosło właśnie takie ryby. To na trzy pinki. Zarzucam federa, to branie na spławik i okonek. Nie, to jest niepożądana rybka w moim łowisku. Otwieraj buzię. Halo. Telefon mi niestety padł i brań żadnych nie nagram, a i tak bardzo słabo to przybliżę. Tak samo jak moja właśnie kamera cyfrowa. Muszę dokupić sobie obiektyw i wtedy będę działał właśnie z broniami na spławiku. Będzie to myślę fajnie widoczne. Poprawi jakość filmów. Ja sam lubię właśnie oglądać filmy ze spławikiem, kiedy no, te brania spławika są widoczne, nie tylko sam chowek ryby. O, chyba krasnopióra. Jeszcze ciekawostka. Ostatnio znalazłem w garażu moją kukurydzę, którą robiłem niecały rok temu, z 10 miesięcy. Zamarynowana w czosnku. Patrzcie, nie spryśniała. O Jezu, jest super czutkowa. Może spróbuję takie mini ziarenko. Wszystko się pożywka. Jest około 30-40 minut po nęceniu. Dwa białe robaki. I na razie cisza była do teraz na federze. A na spławik będę musiał zrezygnować z tej kukurydzy. Za wcześnie jeszcze. Ja ogólnie bardzo lubię płacić łapać na kukurydzę. No i tu najwidoczniej jeszcze nie są na to gotowe w tej porze roku. Trzech pineczek. Chyba krasnopióro, bo tak mi się świeciło pod taflą wody. Piękna płoć! Kałuż 20, może ze 2. Ale płociura. Takie można łapać. Szybko tak sobie zobaczę, ile to może mieć. 20 centów. Rozkręciły się płocie, jedno za drugą, szczerze mówiąc, przez ostatnie pół godzinki łapię. Jest godzina 11:30, słoneczko ładnie wyszło. Nie wiem, jeszcze z półtorej godzinki może zostanę.
koniec marca i kwiecień powinien być obfity tutaj w płocie. Na pewno jeszcze kilka razy przyjadę. Jedna wędka na metodę, żeby dać sobie z nią w miarę spokój. Chyba, że coś się może wkręcić grubszego, jakiś karpik zabłąkany. Na spokojnie bacikiem się bawić, bo tak jednak poplątanie jest raz tu, tu przerzucić, tu zanęcić, tu to, to, to. Po co mi to? By się przydało kulkę jakoś podrzucić. Dwa takie wałeczki. Ojej. Spadły się. Jest chyba troszkę ładniejsza. Tak. Piękne są te płocie. Ta już trochę mniejsza. Ale są wkręcone tutaj. O, poleciała. Spróbujemy z gruntu jednak ponownie na kukurydzę. Jak tam nic za bardzo się dzieje. Jedno średniej wielkości ziarenko. Tutaj do zanęty, żeby ją wymoczyć. Dodałem trochę zalewajki. Tej czerwonej od osmo. Dorzuciłem robactwa. I niech się dzieje, o, na spławik brania, nie ma spławika. I przylepione. Tutaj wzięła blisko brzegu. No ładna płoteczka. Czeka gdzieś 18. Spóźniam, chyba zaciąłem. Znowu ładna. Zobaczcie jak chodzi. Napuknę. Patrzcie jaka potencja. Dwadzieścia trzy, ale taka gruba. Co my tu mamy? Ale krąpas. Ładny. Dwa takie niemocno zbite wałeczki. Nie, biorę jak pojebane. To co z tego, że małe? Kurde, zacina ma tu. Siedzi w zaczepie albo słup. Puściło. Dobra, czas kończyć. Mamy prawie godzinę 13. No, teraz zaciąłem. Jakiś zaczep był, nie mam haczyka. Będę się powoli zwijał, ten federek z kukurydzu zostawię, chociaż tam raczej nic się nie zadzieje. Dobra, pokażę szybko rybki. Wkładam federka i będę spadał.
No, troszkę ich złapałem. Myślę, że mam tu ze 2 kilo. Rzucę je sobie do podbieraka. Dobra, to są moje rybki na dzisiaj. Nie najgorzej chyba. Się prezentują. Krąpik. Ładna płotka. Ta bardzo ładna. Na koniec jeszcze mam jedną. Jak już wam pokazywałem wszystkie rybki, to przyszła ostatnia. Są tu takie dwie piękne płocie gdzieś. O, widzę tu trochę dziur w siatce. Dobra, wypuszczam. Płyńcie sobie i rośnijcie. Wszystkie fajnie żyją. Krąpik, spadaj stąd. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, hej!